Witam koledzy hodowcy. Dziś koledze wysyłam samiczkę, wnuczkę mojej 901, córkę mojego Kubusia, córkę jednej z moich najlepszych samic na kategorię C500 i 700 km. Znakomitą samiczkę, piękna budowa. Tego tak nie widać, bo w ręce pięknie leży. Pięknie umięśniona, muskularna. Tu skrzydełko tylko na szybko pokażę. Także myślę, że kolega powinien być zadowolony. Tu zaraz ją zapakuję, tak wygląda. 3, 4, 10 numerek. O. Tak wygląda dziś w dniu wysyłki. Tutaj ją mamy zapakowaną. O. I idzie do nowego właściciela. Także mam nadzieję, że przyniesie mu dużo radości, że będzie z niej zadowolony. Krzysztof Trzaskalik, 513 812 854. To kontakt do mnie, gdyby ktoś chciał coś samczyków, samiczek, nie ma problemu. Można się dogadać tych gołąbków i to tak w stanie nie jestem wszystkich wychować młodych sobie, więc będę zadowolony, jak u kolegów po prostu coś się sprawdzi. Tak jak to w tym roku niektórzy dzwonią, że super wyniki osiągnęli w lotach na młode, ci co brali wcześniej i na stare, i że są zadowoleni z tych gołębi, które brali ode mnie. Wiadomo, nie 100% zawsze tych gołębi się sprawdza. To aż tak pięknie nie jest jak w bajce, ale wielu zadowolonych hodowców z różnych okolic Polski i Nowy Sącz, tu właśnie okolice południa, ale także północ Polski, a co bardzo cieszy też hodowcy z wschodnich rejonów, gdzie są trudne warunki, tam za Warszawą, centrum Polski, Płock, stamtąd brali hodowcy, Włocławek. No ale tak jak mówię, także okolice Pionki, to Warszawa, za Warszawą, tam są bardzo trudne tereny i tam troszkę inne gołąbki się sprawdzają zwykle kolegom, więc fajnie, że tam te gołębie, no tam sukcesem jest, jeśli komuś 50% czasami zostanie gołębi po lotach. Jak robią konkursy, to też dobrze, więc zupełnie inny teren, zupełnie inne warunki. Mam tam kilku kolegów, z którymi rozmawiam, to zupełnie wygląda inaczej niż u nas. Tam nikt nie ma takiego problemu jak ja, że zostawił sobie po lotach, nie wiem, wychował 140 młodych i mu ponad prawie 130 zostało. I nie ma co z nimi zrobić, tam ze 140 jak komuś zostaje 70, to jest happy, szczęśliwy. No więc takich problemów, znaczy ja lubię mieć taki problem, że jest z czego wybrać, no nie wiem, chyba nie chciałbym tam lotować. A to nie jest przyjemne gubić gołębie, no trzeba się pewnie też do tego przyzwyczaić. Ale i tak cieszę, że te gołąbki się tam sprawdzają, robią wyniki. Procentowo zostają w większej ilości niż u kolegów. Także no straty też są, ale na mniejszym poziomie, a robią dobre konkursy. Także no, nie wiem, trudno powiedzieć o takim terenie, w którym się nie lotuje, co jest tego powodem. Ale wiadomo, jak lot jest katastrofalny dla całego oddziału, to nie można powiedzieć, że hodowca coś zawalił, tylko no po prostu na to wpływu nie mamy. I oni sobie zdają z tego sprawę, że straty są bardzo duże. Wyślę tam na WG w tamte rejony parę gołąbków. Zobaczymy, jak to też będzie wyglądać. Mam nadzieję, że coś się z tego spisze, że się jakoś pokażą, że trafię, wybiorę takie właściwe, które sobie będą radziły. To co na podstawie doświadczeń wiem i tam już kilku kolegom wysyłałem, to z tych rodzin, co tam się sprawdzały. Także na pewno czasami są kłótnie na forum, jakieś przepychanki. Polska A, Polska B, no a nikt nie weźmie pod uwagę. Są różne warunki, w górach mają swoje problemy,
są mgły. U nas są inne problemy w Gdańsku, na północy Polski też są inne warunki lotowe. Linia brzegowa, wiatry większe. Także trzeba konkurencję pokonać, że tak powiem, w swoim terenie. A na swoim terenie najbardziej rywalizować z kolegami. Są gołąbki, jak są dobre, no to jest szansa, że się wszędzie sprawdzają. Wszędzie, no może za dużo powiedziane, ale w różnych warunkach. Moje gołąbki także i we Włoszech w tym roku latały. Kolega był zadowolony, tam warunki też inne, bardziej ciepło i teren inny, także wiadomo, że ten dobry gołąb się gdzieś tam zaaklimatyzuje. No ale na pewno ma to wpływ. Także no trochę się rozgadałem. Pozdrawiam, dobry lot.